Tak bajka się zaczyna, była sobie treflików rodzina, piękna jak kwiat pomarańczy, treflinka, która tańczy. Treflik zawsze odważny, tatuś nie zawsze poważny i mama co wszystko rozumie, wujcio pomagać im umie. I choć przybył z dalekiej krainy, i choć lubi samotne godziny, zna sekret szczęśliwej rodziny. W bajce tej razem z nami dziś zamieszkać chciej. Dzisiaj są moje urodziny. Która godzina, tatusiu? Minuta po 11. Ojej, to dlaczego nikogo nie ma? Jak to nie ma nikogo? A ja to co? Przepraszam, ciociu. Chodzi o to, że nie ma żadnych dzieci. Mniej gości? Wiem, co jest słodkości. A kiedy będzie tort? No właśnie, kiedy będzie tort? Jak już wszyscy przyjdą, wtedy wyjmę tort z lodówki. Ja bym chciał już. Nie, nie, poczekajmy na resztę gości. No dobrze. Jak ci się nudzi, to mogę ci zaśpiewać 100 lat. Nie można tu się nudzić. Najlepiej sam sobie zaśpiewam. Niech żyje sobie ktoś 100 lat. Cóż to obchodzi mnie? Ja chcę dziś przejść wokoło świat i 5 lat mieć dziś chcę. Niech dziadziuś sobie 100 lat ma. Cóż mnie obchodzi to? A małym chłopcem jestem ja i w głowie wciąż mam pstro. La 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 la. A małym chłopcem jestem. Tatusiu, kiedy przyjdą goście? Od 100 lat nie jadłam takich pyszności. Ojej, ciocia ma już 100 lat? Trefliku, to chyba do ciebie. A teraz tort. O nie! Mój tort! Mamo, tato! Ciocia jest czarownicą! Zawsze ją o to podejrzewałam. Ciocio, ciociotka, ciotka na miotle. O, 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 oddaj tort, ciotko! Nie, nie, nie oddam! Nie oddam za nic! Lubię jeść! Słodko! Nie oddam tortu i zjem go sam!
ciotki, ciotki się musimy szybko pogadać z wujciem. Wujciu, pomóż nam! Słucham. O! Może poczęstujemy ciocię? Jasne. Smakuje i to bardzo. To dlaczego nie jesz? Bo już nie mogę. Chyba za dużo zjadłam. Pięć lat dziś treflik ma. Pięć lat dziś treflik ma. (Śmiech)